przed świętami w Polsce jest jakby sygnał, że zaczyna się kupę roboty, to znaczy te wszystkie przygotowania odnośnie jedzenia czy prezentów, tej całej atmosfery, tej zimowej i tej świątecznej, to rzeczywiście to wszystko ma takie ogromne znaczenie. Na zachodzie, czy w Austrii, czy Norwegii, oczywiście można było mówić, że ktoś się przygotowuje do czegoś, aczkolwiek nie było to na takim napięciu, jak u nas to się dzieje, więc wydaje mi się, że my mamy taką już mentalność rodzinną, że wszyscy się przygotują, że rodzina za chwilę zasiądzie do stołu i będzie spożywała posiłek, dlatego no to jest coś wyjątkowego, z czym się nie da porównać inne kraje, a to trzeba się po prostu urodzić w Polsce. Pierogi i karp to jest podstawa, co zaczynam jeść, niesamowite to jest, bo czekam z niecierpliwością, oczywiście cały dzień w brzuchu burczy i czeka się na tą kolację, dlatego myślę, że te dwa dania są moimi ulubionymi i faworyzuję je.